We Wrocławskiej Radzie Miejskiej powstał klub Nowoczesny. Tworzą go radni, którzy opuścili klub Platformy Obywatelskiej. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru wystąpił na konferencji prasowej we Wrocławiu razem z Rafałem Dudkiewiczem. Powiedział, że do klubu jego ugrupowania wstąpiło kilku radnych. Dodał również, że jest to inicjatywa wrocławska i nie wiąże się z sytuacją w Sejmie. Chciałem z tego miejsca poinformować i ogłosić, że dziś grupa 6 radnych z Wrocławia dołączyła do Nowoczesnej i utworzyła Klub Nowoczesnej we Wrocławiu. I tym samym zawieramy w tym momencie koalicję z prezydentem Wrocławia Rafałem Dudkiewiczem. Ukonstytuował się Klub Nowoczesnej. Ten klub zawiera koalicję z grupą radnych, która jest ze mną związana. Do tej koalicji zapraszamy również radnych z Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy otwarci na współpracę. Wrocław cieszy się dobrym wizerunkiem w Polsce. Wizerunkiem, który skądinąd moim zdaniem jest bardzo blisko związany z nazwą partii, z którą będziemy w tej chwili współpracować. Wrocław jest miastem nowoczesnym. Naszym celem jest to, aby to była stabilna większość, żeby prezydent Rafał Dudkiewicz mógł być pewny, że może spokojnie sprawować tę władzę w mieście i że można było realizować projekty dobre dla Wrocławia. W związku z tym naszym celem jest stabilna koalicja, stąd też tak ważne są te słowa, iż zapraszamy, jesteśmy otwarci na współpracę z Platformą Obywatelską ponad podziałami dla dobra sprawy. Ważne jest to, żeby nie było tutaj sytuacji, w której mamy do czynienia z destabilizacją i zrobimy wszystko, żeby tak nie było. Prezydent miasta Rafał Dudkiewicz planuje zawrzeć koalicję z nowym klubem. Do niej zaproszeni są także pozostali radni Platformy Obywatelskiej. Nie wiadomo natomiast, czy ruch ten oznacza początek transferów także na szczeblu krajowym. To, że robimy koalicję z Rafałem Dudkiewiczem w mieście, jakby nie przekłada się wprost na to, co się dzieje w Sejmie. Jak chcę podkreślić, to jest projekt wrocławski. Bardzo cieszę się z tej koalicji, nie tylko dlatego, że Wrocław potrzebuje stabilności na najbliższe lata, potrzebuje silnej ręki prezydenta, ale jak również dlatego, że jest to miasto, w którym się urodziłem, wychowałem. Jest dla mnie tak bardzo osobisty, ważny moment. Jestem przekonany, że razem będziemy mogli wspierać działania zmierzające ku temu, żeby Wrocław był jeszcze bardziej nowoczesny, ale i tak już jest, ale zawsze można jeszcze więcej, żeby to było miasto, które się rozwija, mocno się rozwija, w którym ludzie są szczęśliwi, a co najważniejsze, żeby też był taki symbol dla Polski, że można współpracować dobrze, ponad podziałami. Chciałem też podkreślić, że to nie jest koalicja przeciwko komuś, tylko dla czegoś. Dla sprawy, dla stabilności, dla rozwoju, dla przyszłości. Zbudujemy bardzo nowoczesny, bardzo dobry projekt dla Wrocławia. To jest kolejne otwarcie w naszym mieście. Otwarcie związane z tym, że chcemy jeszcze lepiej służyć wrocławianom i że chcemy wzmacniać to, o czym rozmawiamy. Wizerunek naszego Wrocławia. Bardzo serdecznie witam Nowoczesną na pokładzie Rady Miejskiej. Jesteśmy dorozumieni, jeśli chodzi o koalicję. Ruszamy do pracy dla Wrocławia i dla Polski, tak aby pokazać, że warto być nowoczesnym. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o sejmik dolnośląski, nie angażujemy się w ten projekt, to jest zupełnie inny byt. Jeżeli chodzi o przyszłe kwestie wiceprezydentów, nazw, pozwolą Państwo, że w najbliższych tygodniach o wszystkim Państwa poinformujemy. Wszystko będzie powstawało na zasadzie rozmowy, kompromisu, a na końcu konsensusu. Przypomnijmy, do partii Ryszarda Petru wstąpili Piotr Ule, Dorota Galant, Magdalena Razik-Trziszka, Tomasz Hanczarek, Agnieszka Kędzierska i Paweł Rajda. W klubie pozostało dwóch działaczy Platformy, ale rozłam wcale nie musi oznaczać rozpadu koalicji Dudkiewicz-PO. Radni, którzy zasilili wrocławską Nowoczesną, to bliscy współpracownicy posłów Stanisława Huskowskiego, Michała Jarosa i Jacka Protasiewicza.